Komisji Edukacji w sprawie zmiany uchwały w sprawie listy rankingowej planowanych remontów placówek oświatowych na 2013 rok w ramach zadań powierzonych. Pani Marysiu, można prosić? Może pan z czegoż poprawkę zgłosi, tak? Czy zarząd zgłosi? No znaczy my jako zarząd mamy poprawkę, ja przygotowałam. No to trzeba dostali wszyscy, to może już... Ja mogę powiedzieć. Proszę powiedzieć, przegłosujemy poprawkę. A ja później jeszcze chciałabym o kolejne... Że wnosi się o następujące zmiany w zapisie w paragrafie pierwszym. W punkcie piątym jest wymiana okien w sali gimnastycznej zamienić na wymiana stolarki okiennej w sali gimnastycznej. W punkcie ósmym remont boiska i rekultywacja terenów zielonych zamienić na wymiana nawierzchni boiska i zagospodarowanie terenów zielonych. W punkcie dziewiątym kontynuacja wymiany grzejników centralnego ogrzewania zamienić na wymiana grzejników centralnego ogrzewania. Jeszcze do punktu trzeciego, przedszkola nr 79, wymiana stolarki okiennej. Pani sprawozdawczyni z ZOO prosiła o dopisanie inwestycja, żeby ona wiedziała, żeby to zakwalifikować do zadań inwestycyjnych. Dokładnie ta sama sytuacja. Ósmy punkt, ZSO nr 11, Wilka Wernickiego 1, modernizacja instalacji CO, inwestycja. No jest to. Jako poprawkę. O czym to zmiany. Ale tą poprawkę podatkowe, a ty nie masz? Nie stąd dostawać. Ponieważ tamtą uchwałę zaproponowaliśmy z uwagi na to, że inspektorzy, którzy byli z nami razem na przeglądach placówek oświatowych, sugerowali, oczywiście no nie kazali nam tego zrobić, ale sugerowali, że taki montaż termoregulatorów i wpisywaliśmy to wszystkie te montaże termoregulatorów w protokół, który jest zawsze sporządzany podczas przeglądu placówki, że montaż takich termoregulatorów przygrzejnikowych znacznie zmniejszy koszty
ogrzewania placówek. I myśmy to tak jako komisja przyjęli no jakby za taką dobrą monetę i właściwie dopiero na skutek mojej rozmowy z panią dyrektor z gimnazjum nr 7 zaczęliśmy się zastanawiać, to znaczy ja i pani dyrektor Janek, czy jest to dobry pomysł, ponieważ w każdej klasie na pewno nauczyciel nie będzie regulował termoregulatorów, prawda, w zależności od temperatury na zewnątrz, bo on ma inne zadania do wykonania. Poza tym mogą robić to uczniowie, a to jest niepożądane. Więc doszliśmy z panią Jatek do tego wniosku, że chyba nie jest to pomysł najlepszy. I w związku z tym poprosiłyśmy pana inspektora z ZO, który się zmienił od tego roku kalendarzowego, jest inny pan inspektor. Poprosiłyśmy go o pomoc, o udzielenie nam jakiejś informacji w tym temacie. Ja spotkałam się z panem inspektorem tutaj w Radzie. A wcześniej jeszcze zaglądałam do internetu, gdzie też właściwie już moje wątpliwości zostały rozwiane. Na tym spotkaniu z panem inspektorem mieliśmy już takie samo zdanie, że żeby były oszczędności w placówce, to po pierwsze powinna być termomodernizacja, której dzielnica wiadomo nie udźwignie. Miasto już troszeczkę w tym temacie wykonuje zadań, bo zespół szkół nr 1 przy ulicy Blachnickiego jest w tej chwili tam trwa termomodernizacja. W drugiej kolejności powinny być w budynku wymienione wszystkie okna, żeby kubatura nowe, prawda, szczelne, żeby kubatura budynku była zamknięta. W trzeciej kolejności powinna być przeprowadzony przegląd instalacji centralnego ogrzewania i dopiero wtedy montuje się tak zwaną automatykę pogodową wymiennikowni ciepła. W związku z czym pomysł z termoregulatorami w ogóle jest pomysłem chybionym. Stąd dyrektorzy, którzy dostali właśnie naszą uchwałę październikową, no, po moich pytaniach też przemyśleli sprawę, przysłali do Rady Dzielnicy pisma, prosząc o zmianę zadania. To jeżeli chodzi, dlaczego zmieniamy tą uchwałę październikową. Natomiast jeszcze chciałam państwa poinformować przy okazji tej uchwały o Szkole Podstawowej nr 3. My tutaj przed miesięcy na wymianę stolarki okiennej w sali gimnastycznej. Szkoła starała się o pozwolenie na budowę, które uzyskała do wymiany okien, ponieważ jest to budynek zabytkowy i musi być zgoda na budowę działu architektury w takiej sytuacji, która ma ważność taka zgoda 2 lata. Jeżeli nie zacznie się, prawda, prac, no to zgoda po 2 latach się przedawni i trzeba będzie występować o nowo. Stąd w tym kierunku żeśmy poszli. Natomiast byłyśmy z panią przewodniczącą na spotkaniu u pani prezydent Okońskiej w tym tygodniu i spotkanie dotyczyło właśnie sytuacji Szkoły Podstawowej nr 3. Wiemy, że ta szkoła nie została zlikwidowana, istnieje. Natomiast pani prezydent zaprosiła przedstawicieli, no oczywiście panią dyrektor, przedstawicieli rodziców. Była pani Pasara, była pani Małgorzata i była ja i była jeszcze pani z Wydziału Edukacji. I propozycja miasta jest taka, żeby tą szkołę nr 3 przenieść do zespołu szkół tutaj właśnie przy ulicy Blachnickiego w całości i żeby to zrobić najlepiej od września. To znaczy była jeszcze druga lokalizacja zaproponowana przy ulicy Zakątek, ale rodzice są w zasadzie prawie, że odrzucili samą drugą lokalizację. Jeżeli będą rozważać, a rozważają to dzisiaj, bo o 18 jest spotkanie rodziców właśnie w tej szkole, będą rozważać tą propozycję pani prezydent, czy szkoła zostanie przeniesiona. Jeżeli odrzucą tą propozycję, to od września ta szkoła będzie dalej działać przy ulicy Topolowej. Natomiast no, my tutaj wiemy w Komisji Edukacji, jakie będą dalsze losy tej szkoły, bo pani dyrektor obecna szkoły nr 3 dostała tylko przedłużenie na sprawowanie funkcji dyrektora na rok i w czerwcu tego roku będzie miała powtórzony konkurs. No więc myślę, że jest duże prawdopodobieństwo, że jeżeli ta szkoła się nie przeniesie, no to może pani dyrektor przestać być dyrektorem.
Bo nastawienie miasta jest takie, że ten budynek jest za duży dla tej szkoły, generuje ta szkoła ogromne koszty i tak w przyszłości będzie musiała być gdzieś przeniesiona. Natomiast ja wiem, że Rada Pedagogiczna, która zebrała się wczoraj w tej szkole, odrzuciła propozycję pani dyrektor. Natomiast na pewno no, nie nauczyciele to będą o tym decydować, tylko rodzice dzieci, które do tej szkoły chodzą. Ja zadałam oczywiście pytanie w kontekście tego naszego projektu uchwały, że będziemy ten projekt uchwały procedować dzisiaj. Czy mamy wycofać tą szkołę podstawową z projektu uchwały, te 30 tysięcy, mamy jeszcze przyznane pieniądze na remont podwórka, no remont i przystosowanie tego podwórka właściwie dla dzieci małych, bo wcześniej był taki zamysł, że może tam w tej szkole przy ulicy Topolowej utworzone zostało przedszkole. Natomiast otrzymaliśmy odpowiedź, że mamy procedować tak, jeżeli rodzice zadecydują, że szkoła będzie od września przeniesiona, to Wydział Edukacji w tym punkcie wstrzyma wykonanie uchwały, tak samo wstrzyma wykonanie uchwał, bo chyba to były dwie uchwały, bo Komisja Sportu raz Komisja Edukacji te pieniądze na podwórko przeznaczała. Zapytałam też, czy w takiej sytuacji, bo w sumie jest to 160 tysięcy, bo 30 na podwórko, 30 dzisiaj, czy te pieniądze wrócą do dzielnicy, więc powiedziano nam, że tak, natomiast właśnie teraz w rozmowie z panią Agnieszką uświadomiłam sobie, że nasza rozmowa u pani prezydent Kowalskiej nie była protokołowana. Pani Bada, może pytanie? Tak. W sprawie tego przeniesienia, bo z tego co rozumiem, została lokalizacja jakaś tak określona przeniesienia szkoły. Dwie z których rodzice, to były dwójka rodziców, którzy są w Radzie Rodziców, prawda? I oni no, jakby wstępnie odrzucili zakątek, że jeżeli w ogóle szkoła zdecydowałaby się na przeniesienie tutaj, to w ogóle mogą rozpatrywać, nie, to w ogóle będą rozpatrywać problem z przeniesienia na Blachnickiego. A więc teraz na zakątek ja tu chciałbym tylko no, troszkę wątpliwość, ponieważ to nie jest szkoła specjalna na zakątku, jest zespół szkół, jest to, doskonale ją znam i szkoła, która tam jest, to jest szkoła specjalna, a szkoła numer 3 jest szkołą podstawową, mało, jest szkołą rejonową z oddziałami integracyjnymi, a więc tutaj bo sama propozycja przeniesienia dzieci jako propozycja szkoły, to dla mnie jest coś tutaj się... Natomiast powody, bo ja myślę, że pan zmierza w tym kierunku, ten temat też był poruszany w momencie, kiedy szkoła zdecydowała się jako oddzielny twór, przynajmniej na razie, bo miałaby być we wrześniu, od września tutaj jako oddzielna szkoła funkcjonować, a oddzielnie miałby funkcjonować zespół szkół. Pani prezydent, pierwsza propozycja i ostatnia właściwie tam na tym spotkaniu była taka, że na początku te szkoły by funkcjonowały oddzielnie, z oddzielnymi dyrektorami, a przyszłość by okazała, czy te szkoły się połączyły, czy też nie. Przynajmniej przez pierwsze 2 lata. No, przynajmniej przez pierwsze 2 lata, tak mówię. Natomiast jeżeli chodzi o obwody, to też było to poruszone. Wtedy, bo szkoła przestaje istnieć przy Topolowej, a dzieci tam, no 3-latki, 4-latki, 2-latki, no nie wiem, noworodki tam istnieją, prawda, w tym obwodzie, więc ten obwód był podzielony na 2 obwody. Jedna część ulic byłaby przyłączona do zespołu szkół mistrzostwa sportowego przy ulicy Gromowskiej, gdzie szkoła podstawowa nie jest sportowa. Natomiast druga część ulic byłaby przyłączona do obwodu szkoły dzielnicy pierwszej przy ulicy Marka do szkoły podstawowej masowej numer 1. A co z budynkiem? Bo budynek, ja tego dlaczego pytam, dlatego że zwróciłem na to tutaj, jak ze sobą rozmawialiśmy kiedyś, uwagę, że to jest budynek, który jest budynkiem fundacyjnym. Fundacja Lubomirskich na początku XX wieku zdecydowała o tym, że daruje miastu szkoła. Ta szkoła powstała z jednej strony męska, z drugiej żeńska. No ja pytanie mam, co w takim razie ze szkołą? Bo jeżeli ktoś myśli, że tam może powstać piękny hotel koło dworca, to raczej nie. Czy to będzie zwrócony Fundacji Lubomirskiej, bo fundacja działa jak najbardziej? Ja
Ja może będę kontynuowała ten wątek. Ja czytałam artykuł w tej sprawie właśnie i obecny pan Lubomirski nie zgodził się na to, żeby ten budynek był w jakiejkolwiek innej gestii niż jako szkoły. Oświatowej, publicznej. Natomiast ten budynek są zapusty, żeby był przekazany wyższej szkole prywatnej, czy prawda? Tej właśnie. Więc tak to właśnie wygląda. To też było poruszone na spotkaniu. Natomiast Lubomirscy przekazali to na miejscu, na potrzeby publiczne, dla biednych dzieci. Tak. I tak to miało zostać właśnie. Ale uniwersytet też jest współpracy. Też, ale tam byli księża, prawda? I to zabrano kiedyś księża. Nie, to była fundacja Lubomirska. Jeżeli chodzi o sierotne. Ja mam jeszcze takie pytanie. Myślę, że warto się dowiedzieć, bo na przykład ja nie jestem pewien, jak to w końcu jest. W przypadku likwidacji to wiadomo, Rada Miasta podejmuje. A w przypadku przeniesienia? Też Rada Miasta. Też Rada Miasta. Jeżeli jest wola rodziców taka, no to Rada Miasta na pewno nie będzie przeciw. Ale jaka wola rodziców jest, to my na dzień dzisiejszy nie wiemy, ponieważ tak jak mówię, to spotkanie przedstawicieli rodziców z rodzicami, sądzę, że z klasowymi klasowymi jest dzisiaj, a później musi być jeszcze jedno spotkanie z wszystkimi rodzicami tej szkoły. To nie jest tych dzieci aż tak dużo, bo tam jest 121 uczniów, a natomiast no tak to pewnie będzie przebiegać. Dzisiaj przedstawiciele, tych dwóch przedstawicieli, którzy byli, mają przedstawić problem trójkom klasowym, czyli z każdej klasy, a jest jednooddziałowa szkoła, czyli tych oddziałów jest 7, bo 6, od 1 do 6 i zerówka, czyli no trójką, czyli 21 osób. Dzisiaj będzie na ten temat obradować, a później myślę, że jeszcze będzie spotkanie z wszystkimi rodzicami, powinno być, prawda, żeby się wypowiedzieli. Natomiast jakie obawy mieli nauczyciele wczoraj na Radzie Pedagogicznej, zgłosili taką obawę, że przy zmianie lokalizacji nie wszystkie dzieci, nie wszyscy rodzice zdecydują się na przeniesienie dzieci przy ulicy, do szkoły przy ulicy Blachnickiego, a ponieważ jest to szkoła jednooddziałowa, więc może się zdarzyć tak, że na przykład jakiś oddział przestanie istnieć, prawda? Bo jeżeli zostanie, nie wiem, no 6, 10 dzieci w klasie, czy 15 nawet, to na pewno Wydział Edukacji nie pozwoli na to, żeby taka klasa funkcjonowała tam na poziomie klasy 5, 4, 6 czy którejś, prawda? I wtedy no, siłą rzeczy włamie tam szkołę ze spuszki. Ja tutaj jeszcze do tego, bo w tym momencie powinniśmy patrzeć też w kontekście w ogóle tego budynku jako podwójnego budynku, bo tu jest dyskusja dotycząca szkoły podstawowej. I teraz też jeszcze raz powtarzam, szkoła podstawowa, tam dzieci, które trafiły do tych klas, są dzieci w szkołach, w klasach normalnych, zupełnie takich jak inni, tylko z oddziałami, to są oddziały integracyjne, gdzie z orzeczeniem niepełnosprawności może być w danej klasie. Troje do pięciu. Te dzieci, jedna klasa tylko chyba nie spełnia warunków, jedna, na te wszystkie. I w tym momencie rodzice decydując się na szkołę podstawową z oddziałami integracyjnymi, świadomie wybierają szkołę podstawową, a nie szkołę specjalną. Równie przeniesienie do szkoły specjalnej jako całej szkoły. Ja nie wiem, czy w ogóle, bo rozmawiałem w zeszłym tygodniu z panią dyrektor szkoły specjalnej z Zakątka. Nic nie mówiła, żeby słyszała, że ktokolwiek tam ma się do niej przenosić, bo ona dopiero się przeniosła nie tak dawno z senatorskiej. Też w ramach przenosi. Druga sprawa, utworzenie po drugiej stronie MOS-u jest kwestią dyskusyjną, ponieważ Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii zgodnie z przepisami prawnymi ma spełniać określone warunki. No na tą chwilę, jeśli chodzi o warunki lokalowe, ten MOS tego nie spełnia, ale został przez miasto jakby no, jednak usytuowany tam. Czyli nie ma terenów zielonych do rekreacji, dużych, które są w określonych procencie powinny być, urządzenia rekreacyjne, no dużo terenów. W związku z tym ja się zastanawiam, czy rzeczywiście nie jest to uparcie, dążenie do tego, że najpierw szkoła podstawowa numer 3 zostanie przejęta, zlikwidowana, a za chwilę ten most dostanie informację, że ze względu na to, że jednak nie spełniają warunków do istnienia w tym miejscu, zostaną przeniesieni na przykład, jak była propozycja, na ulicę gdzieś tam bulwarową. W związku z tym to jest jakaś zakrojona na szeroką skalę operacja, która jest konsekwentnie przeprowadzana, pomimo tego, że Rada Miasta na ostatnim spotkaniu
pan prezydent wycofał, prawda? Pan prezydent wycofał, przykład poznawał numer 3, w ogóle likwidację. No, przeniesienie, no to jest przeniesienie w ten sposób, ona się sama zlikwiduje. Pani prezydent no, też poruszyła problem budynku, stwierdziła, że miasto na razie nie ma żadnych planów. Myśmy poruszyli problem Wyższej Szkoły imienia Tischnera, no stwierdziła, że ona nic na ten temat nie wie. No, później się okazało, że jednak miasto ma listę podmiotów, które szukają, czy są chętne, prawda, albo kupić, albo wynająć od miasta i stwierdziła, że szkoła pana Gowina na tej liście jest. No, stwierdziła, że nie kojarzyła szkoły Tischnera z panem Gowinem. Natomiast wypowiedziała się też na temat podwórka. Powiedziała, że gdyby się szkoła numer 3 przeniosła na Lachnickiego, to podwórko zostanie dołączone do szkoły przy ulicy Lubomirskiego, gdzie powstanie most i dzięki temu most będzie miał większą powierzchnię na rekreacji albo sport. I dalej nie będzie spełniał warunków, które powinien być. Z tego co ja wiem, to Komisja Edukacji Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała utworzenie MOS-u. Tak, bo to jest prośba rodziców, prośba dyrektora, to nie o to chodzi, tylko że zgodnie z tym, dlaczego kuratorium nie wydało w zeszłym roku, wydało decyzję negatywną, jakby opinię negatywną. Na to, że nie spełniam tego są oświatowcy. A reszta jest w porządku. Ja myślę, że to jest początek tej drogi. To może wróćmy teraz, zastanówmy się za problemu, czy my jednak 30 tysięcy w szkole zabyć, czy też w trójce, no, ale na trójce. Ja sugerowałbym, że powinni być tego wysokiwać. Jeśli się dowiemy, mamy na tak, to. Tak, tak. My powinniśmy. Zostawmy to. Zostawmy, co tak pani Agnieszka mówi. Nie decydujmy z góry, że my uważamy tą szkołę za zdarzoną. Ta szkoła jest potrzebna. Krótko dopowiedzieć. Ta szkoła przyszła na spotkanie z propozycją programu naprawczego, no bo nie jest to tak, że szkoła no, nie myśli nic i nie ma ochoty nic zmieniać. Wiemy już, że tam nie powstanie przedszkole z bardzo prozaicznej przyczyny, że ponieważ gmina nie dostaje subwencji na przedszkola, a musiało być to przedszkole samorządowe, więc no, gmina pieniędzy nie przeznaczy na nowe przedszkole samorządowe. Natomiast była taka propozycja ze strony pani dyrektor i rodziców, żeby utworzyć stowarzyszenie, które tam właśnie utworzy albo przedszkole takie masowe, a jeżeli nie udałoby się takiego przedszkola masowego utworzyć, to wraz ze współpracą z Uniwersytetem Ekonomicznym i na taką rozmowę jest umówiona pani dyrektor z rektorem właśnie Uniwersytetu Ekonomicznego. Natomiast jeżeli nie byłoby to przedszkole masowe, to jest taka propozycja, żeby to było przedszkole weekendowe dla dzieci, studentów Uniwersytetu Ekonomicznego. I tutaj zapotrzebowanie z tego, co wiedzą już, bo właśnie pani, która jest mama, która jest w Radzie Rodziców, która była na spotkaniu, jest pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego i takie zapotrzebowanie na weekendowe przedszkole jest na pewno. Natomiast czy przerodziłoby się ono w masowe, bo to na razie nikt nie umiał powiedzieć. Ale no jest jakiś pomysł. Niezależnie od tego, stworzenie przedszkola w tym miejscu, czy by było to przedszkole społeczne czy prywatne, jako instytucja wspierająca i rodziców, ale wspierająca również szkołę, bo takie przedszkole w danym miejscu nie istnieje bez żadnych. Ja bym proponowała, żebyśmy wrócili do tematu, bo my tu nie rozstrzygniemy, czy będzie przedszkole, czy będzie szkoła, może na owszem wpływać jakoś na to, na formę miasta i tak dalej, ale w jakiejś dalszej kolejności. Natomiast mamy konkretny projekt uchwały Komisji Edukacji i w tej sytuacji proponowałabym, żeby już tą dyskusję zakończyć i przekonać ją. Moja propozycja jest taka, żebyśmy uchwalili jednak dzisiaj, przyznali tej szkole 30 tysięcy, śledzimy i będziemy śledzić jej losy i zawsze możemy tą uchwałę zmienić, prawda? Gdyby sytuacja była taka, że jednak no, pieniądz
pieniądze moglibyśmy stracić, bo no mówię, no tak do końca nie mamy pewności, czy te pieniądze do nas wrócą, czy nie, bo nie mamy tego na piśmie. No, natomiast no, na dzień dzisiejszy chciałam tylko poinformować Państwa, że sytuacja tak wygląda, żebyśmy świadomie podejmowali uchwały. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jedno tylko, żeby Pani Elżbieto, ale to trzeba, żeby wszyscy wiedzieli, mieli pełną świadomość, że to nie jest jedyne pieniądze, jakie myśmy tam dali. Nie. Ale żebyśmy mieli świadomość, że to nie jest pierwsze 30 tysięcy, które myśmy włożyli, jedyne. Tam już poszło takie pieniądze, że po prostu to jest tylko dodatek. Ale komisja proponuje, więc dobrze, przechodzimy do głosowania w takim razie. Kto z Państwa jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jednostka wstrzymująca. To została podjęta. Punkt 10.